Widzowie, to już za dwa dni update Brookhaven RP. I no, oglądałem sobie zagranicznego YouTube'a, patrzyłem sobie, co planuje Wolfpack. No i tak sobie obserwując, co tam się w ogóle dzieje, no to zobaczyłem nowość, którą oni bardzo polecają, żeby była wprowadzona. I jest tak dużo o tym nagrywane, że myślę, że to może być prawda. A co to będzie, zaraz wam pokażę. Bo sam jak na to patrzę, to mówię, ej, dobra, dodanie tego czegoś byłoby naprawdę mega super. Więc myślę, że trzeba będzie to zaraz sprawdzić i wam pokazać. I pamiętajcie, jak zawsze, testowy serwer trzeba sprawdzać, czy można tam zagrać, bo mi się raz tam udało się dostać, a wam też może. Dobra, widzowie, jak dobrze wiecie, update'ik już za dwa dni, jak mówiłem, potwierdzone zmiany, co dostałem od administracji, nad czym pracują, no to jest ulepszenie panelu administratora, czyli tego panelu, który ma każdy administrator prywatnego serwera, żeby było lepsze, można byłoby dawać, banować, odbanowywać ludzi, no to już było. Ale co jeszcze? Jak dobrze wiecie, w ostatnio zostały wprowadzone skiny do broni. Wchodzimy sobie tutaj i tu mamy skiny, do broni. Zobaczcie, ile tego tutaj jeszcze, wy to widzicie. No właśnie, i o to mi chodzi. Co jakby właśnie te skiny do broni, co tutaj widzicie, były także w czymś jeszcze. Weźmy na przykład sobie taki. Na przykład tu mamy także troszeczkę. W ogóle zobaczcie tego, ile jest, na przykład tutaj, o. Takie, no nie każdy wygląda super, bo one są niektóre porozciągane, niektóre nieodpowiednio pasują. Bardziej tu jest po prostu, nie jest tak jak tutaj, tylko to jest bardziej taki, wiesz, pattern. O, na przykład coś takiego, jakieś takie ognie, skóra węża, jakieś strzałeczki, jakieś takie coś, jakiś taki złoty, jakiś taki fejdzik. No i mamy takie różne rzeczy, co nie? Na broni. Myślę, że no mega spoko, tak? Ale co byście powiedzieli na to, jeżeli mamy auto i na aucie mamy także dużo modyfikacji? Bo teraz, jak dobrze wiecie, ostatnio dostaliśmy możliwość modyfikowania, jak było w odcinku, czyli na przykład dodawania własnych rzeczy, jak na przykład światełka, jakieś takie duperele, jakieś coś takiego, jakieś rowery, jakieś spoilery, jakieś długie spoilery, jakieś narzędzia, jakieś opony, jakieś takie coś, takie coś. No i teraz, jeżeli sobie weźmiemy, o, no to możemy tym jeździć. Jej, co ja w ogóle zrobiłem? Dobra, ale co jeszcze jest? Jak dobrze wiecie, możemy jeszcze wykorzystać śmieszną sytuację w ogóle ozdabiania auta, ponieważ jak dobrze wiecie, jak jeździmy autem, to możemy oddalić kamerę. Kamerę oddalamy na wysokość, no na wysokość tutaj taką. O, stanimy sobie tak autem, jakoś, o tak, idealnie tu na środku. Dobra, i możemy zobaczyć, że niestety, ale nie widzimy czubka tutaj, tu troszeczkę helikoptera. I teraz tak, zobaczymy, czy coś się zwiększy, jak damy sobie najwyższy przedmiot, czyli świat. Tylko weźmiemy tak bardziej na środku, damy je, dobra. Usiądziemy, zobaczcie na to. Jest, teraz widzimy auto zupełnie wyżej. Jest, co jest, zobaczcie, możecie naprawdę daleko teraz mieć. Dobra, weźmiemy, damy sobie w ogóle speeda 200. Damy sobie turbo na, na 3. Tutaj damy... Zobaczcie, jesteśmy. Okej, zobaczcie. Tak normalnie jeździć po Brookhaven nie można. Dobra, to mi się mega podoba, że można aż tak daleko sobie kamerę dać i obserwować całą drogę z takiej odległości. Zobaczcie. Wow, dobra. To wygląda jak już troszeczkę inna gra. Jakby... Wow. Dobra. Brookhaven wygląda troszeczkę inaczej, co nie? Zobaczcie. Wow. No, no, zupełnie inaczej to wygląda. A teraz weźmiemy sobie to auto, to samo. No, jest okej, co nie? Dobra. No macie, dobra, jest, jazda, okej. Nie, no, no, i to jest maks oddalenie, jakie można mieć. To jest maksymalne oddalenie, jakie w ogóle można tu używać. Oj, oj, oj. Dobra, walnęłem tu. To jest drugie auto w ogóle. No i to jest to ciekawe, bo jeżeli podjedziemy sobie tutaj, nagle mamy większe oddalenie.
Dobra, ale co jeszcze? Co jeszcze jest jeszcze fajniejsze? Co bym chciał? Jak wiecie, no w broniach mamy różne skiny, tak? Na każdej broni mamy te różne skiny. I nie tylko takie skiny ogólne, jak tutaj widzicie, na przykład coś takiego i coś takiego. Albo, o, taka i taka. Tylko fajnie by było, jakby jeszcze na autach. Mamy na przykład właśnie... no, rozwalenie wszystkich opon. Auto już nie pojedzie. Zapalenie, zadymienie. Trąbka. Druga to trąbka. Dobra, weźmiemy, usuniemy. Ale co my tu jeszcze mamy? Muzykę, no to to wiemy. Prędkość, wszystko, obrócenie. Światełka. Mrugan, tutaj awaryjne. Zwykły klakson, nie te specjalne. Ale mamy jeszcze kolory. Mamy jeszcze kolory. Co jakby zrobić kolory, ale taki jak w broni. Jakby zrobić, patrzcie na to, jakby zrobić auto w takim kolorze. Albo w takim. No bo teraz możemy wybrać po prostu kolor. Aby auto miało pattern własny. Zobaczcie, bierzecie to i wtedy auto ma pattern. To dla mnie było naprawdę mega ciekawe, jakby dodali pattern dla auta. No, nie mówcie, że nie. Jakby dodali pattern dla auta, to on już taki toksyczny. I auto jest takie toksyczne. No, albo taki procesor. Albo taki zielony. I auto się robi takie zielone. No, dla mnie to jest rzecz, którą moim zdaniem powinni dodać. Powinni totalnie coś takiego dodać, bo... No, zmiana tylko takiego koloru, kiedy już jest możliwość patternu broni. No proszę, no to jest tylko kwestia czasu, żeby coś takiego dodali, no. No patrzcie na to na przykład. Weźmiemy sobie broń. Gdzie mam broń? Jakoś taką dużą, żeby było widać. O tą. Weźmiemy sobie teraz tu pattern. I na przykład coś takiego na aucie. Albo coś takiego na aucie. Albo coś takiego. Dużo lepiej by to na aucie wyglądało, bo było dużo więcej miejsca niż na broni. Myślę, że nawet mogło to być z myślą o autach. Bo zobaczcie na to, że... No, na broni nie wygląda to. O, tutaj to ładnie jeszcze wygląda, ale nie wszystko wygląda ładnie. Na przykład to nie wygląda ładnie. Te strzałki, no jeszcze jako tako. Ale to, no to. Ja mówię, że to chyba było robione z myślą o autach, ale nie zdążył tego zrobić. Więc no, jakby to było na autach, no to by było naprawdę super. To by było naprawdę super. Jakby coś takiego było na autach. Mam nadzieję, że zostanie to jeszcze wprowadzone. A nie tylko, no i teraz, jeżeli właśnie takie nowości teraz spodziewają się gracze. Zagraniczni youtuberzy coś takiego nagrywają. Ja się dowiedziałem od administracji, że będzie poprawiony ten panel. Będzie troszeczkę UI poprawione. Więc mamy raczej teraz update, w którym będzie dodane troszeczkę nowości względem poprawy jakości gry dla adminów. Może właśnie paterny do aut, to też by było mega fajne. Jeżeli każdy teraz o tym nagrywa, jest to bardzo głośny temat. Myślę, że jeżeli już jest cały system zrobiony, no, Wolfpack nie będzie miał problemu po prostu już wrzucić to na auta, więc nawet myślę, że jeżeli on tak 2 tygodnie robi update'y, no to myślę, że to nie będzie dla niego dużo roboty, żeby po prostu wrzucić pattern do auta. No to myślę, że to dla niego będzie chwila, więc nawet może to dodać w międzyczasie. A ty, drogi widzu, pamiętaj, łapka w górę, subskrypcja i dzwoneczek!